Ja już jestem z moim pierwszym gościem, pani Patrycja Szczecińska, menadżerka hotelu Ramka. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj wielkie gotowanie. My już za chwileczkę pojawimy się razem z panią Kasią w kuchni, ale zanim zaczniemy gotować, porozmawiamy sobie króciutko o hotelu i o restauracji. No właśnie, kiedy tak naprawdę powstał hotel Ramka? Tutaj są troszeczkę dylematy. De facto mieliśmy ostatnio pierwszą rocznicę, dwa dni temu bodajże, 4 lipca. Była to taka nasza nieoficjalna rocznica. Wtedy gotowy był pierwszy pokój, który już mógł zostać wynajęty. Natomiast taka oficjalna rocznica, którą pewnie będziemy świętować, być może zaprosimy, będzie w sierpniu i to będzie w dniu rocznicy Red Bull X Fighter z zeszłego roku. No to super, to już właściwie raczkujecie na naszym poznańskim rynku. Wiem, że wystrój też hotelu jest bardzo wyjątkowy. Jakie pokoje wobec tego możemy zaoferować poznaniakom? Zaoferować możemy, co ważne, 26 pokoi, co czyni nasz hotel dosyć kameralnym. A co warto powiedzieć, hotel jest butikowy, co sprawia, że ludzie, którzy przyjeżdżają, czują się tam troszeczkę wyjątkowo. Mogą zaznać luksusu w tak naprawdę bardzo racjonalnej cenie. Pokoje u nas są już od 159 zł. A w takim asortymencie, w tej cenie, możemy dostać pokój oczywiście dwuosobowy, wszystkie są dwuosobowe. Mamy 8 pokoi tematycznych, tutaj mamy temat winny. Ten pokój jest wyłożony skrzynkami po winie, stoliczki nocne są też Prawdziwych miłośników wina. Tak, idealne. Dla sommelierów są idealne, a lampki nocne są zrobione z butelek po winie, także na pewno ktoś, kto lubuje się w tych klimatach, na pewno poczuje się komfortowo. Drugim klimatem jest pokój szklany. W ten pokój jest zrobiony z takiego czarnego szkła, co sprawia, że jest to taka lśniąca kraina. Ma do tego takie nocne lampki, których nie ma w innych pokojach, białe, duże, okazałe. To jest takie charakterystyczne. Jeden z kolejnych pokoi to pokój złoty. Ten jest w moim upodobaniu najlepszy z pokoi tematycznych. Pokój na bogato. Na bogato, ale nie tak przaśnie. Nie jest taki tandetny. Jest jeszcze z takim gustem, z wysublimowaniem. Ten pokój ma wykończenia drewniane z rzeźbionym sufitem. Do tego oświetlenie nieco barokowe i dzięki temu jest naprawdę luksusowy, ale nie taki kiepski, przaśny. No i ostatni nasz pokój tematyczny. To jest pokój lawendowy, on jest bardzo kobiecy, w nim znajdują się dwa pojedyncze łóżka. Ale to ja bym się chyba w tym akurat zakochała. No, wielce prawdopodobne. Mamy tam też żywe kwiaty, także to dodaje takiego zapachu i uroku. Także kobiety na pewno polubią taki pokój. A dlaczego hotel Ramka to dobre miejsce na spotkanie biznesowe? Być może dlatego, że nie znajduje się w centrum, nie ma tam takiego tłoku, jest spokój. Do tego wszystkiego dochodzi nasz restaurant and wine bar, którego potraw zaraz będziemy mogli spróbować. Co więcej, hotel jest także wyjątkowy w tym, że ma multiroom. Co oznacza to? To oznacza, że nasza restauracja jest jednocześnie salą konferencyjną. Dzięki zastosowaniu elektronicznych rozwiązań, tak naprawdę w parę minut restauracja zmienia się w salę konferencyjną. Jest ekran, który ma też rzutnik i tak dalej, także można zorganizować konferencję. Także na pewno jest to biznesowo poprawnie zrobione. No tak jak pani wspominała, hotel Ramka to jest jakby jedna część, ale jeszcze jest restaurant and wine bar. No właśnie, i tutaj kuchnia. Jaką kuchnią się wyróżniacie? Szczegóły na ten temat na pewno zdradzi nam Kasia. Szef kuchni i właścicielka. Szef kuchni i właścicielka hotelu, która tak naprawdę wiedzie prym i tutaj kreuje te wszystkie smaki. Kasia tworzy to wyjątkowe menu, które jest... To nie jest kuchnia, jakoś tak, nie da się tego określić jednym słowem. To jest na bazie ziół i wina. Na bazie ziół i wina, ale jest to kuchnia dobrych, wypróbowanych smaków. A tutaj możemy zjeść coś, co jest klasyczne, nie ma tam jakichś takich wymyślnych rzeczy. Są rzeczy, które będą smakować, które będą zdrowe przez to, że wykorzystujemy produkty wysokiej jakości. Rezygnujemy z białego pieczywa na rzecz wieloziarnistych bagietek. Rezygnujemy z makaronów klasycznych na rzecz makaronów orkiszowych. I wszystko doprawiamy ziołami, które sami hodujemy i oczywiście też winem z naszego wine baru. No brzmi bardzo zdrowo, wobec tego co najczęściej wybierają panie, które dbają o linię? Trudne pytanie. W ostatnim czasie, bo tutaj warto zwrócić uwagę też, że nasze menu się zmienia. Po to, żeby zachować jakąś taką innowacyjność. W pory roku? Dokładnie, żeby wykorzystywać sezonowe warzywa, sezonowe owoce i wszystkie produkty. Na tą chwilę z ostatnich tygodni najczęściej wybierana jest pasta na makaronie orkiszowym ze szpinakiem, z kurczakiem.
jako druga pozycja taka często wybierana, to prawdopodobnie jest łosoś na szpinakowym tagliatelle, którego dzisiaj będziemy przyrządzać. I też często wybierany jest pstrąg podawany z sosem ogórkowym i z właśnie wieloziarnistą bagietką. Super, no brzmi naprawdę pysznie. Ja wiem, że organizujecie również różnego rodzaju eventy, imprezy. Jakie to są imprezy? O tym opowie nasz drugi gość, którego jeszcze nie chcę zdradzać. Kto to będzie? To będzie niespodzianka, będzie ich aż dwóch. Tak, będzie ich aż dwóch. Jeden ściśle wiąże się właśnie z organizowanymi eventami. Generalnie my jako hotel przyjmujemy gości, którzy goszczą na różnego typu eventach. Głównie na Torze Poznań, dzięki temu, że znajdujemy się w niedalekiej odległości od toru. W linii prostej jest to około 1,5 km, więc jest to naprawdę blisko. W związku z tym mamy gości z Mistrzostwa Europy w wyścigach, z różnych po prostu wszelkich atrakcji, jakie dzieją się na Torze Poznań. No właśnie, często goszczą u Was goście, których możemy zobaczyć na pierwszych stronach gazet. Dlaczego przybywając do Poznania właśnie wybierają Wasz hotel? Ciężko powiedzieć tutaj, bo może zabrzmi to nieskromnie, ale ostatnio usłyszałam coś takiego od jednego z menedżerów teamów. Wiesz, Patrycja, my przyjeżdżając do Was czujemy się jak u znajomego na weekendzie. I to chyba była najbardziej pochlebna opinia i to jest to, do czego my dążymy, do tego, żeby stworzyć taką atmosferę, że goście chcą do nas wracać, że czują się komfortowo, że wypoczywają. Także wiele takich głosów właśnie pada, że mogą odpocząć, zrelaksować się w naszym jacuzzi roomie na dole. No i też w restauracji, bo sama restauracja to jedno, ale mamy też taras widokowy, który ma aż 240 metrów kwadratowych. No i często tam właśnie goście sobie siedzą do późnych godzin wieczornych. No teraz w taką pogodę myślę, że jest to idealne miejsce. Z całą pewnością. Wspomniałaś również o jacuzzi. Czy w związku z tym możemy tam u Was organizować również wieczory kawalerskie? Tak, wieczory kawalerskie i panieńskie też. A jak najbardziej, mamy mnóstwo rezerwacji też od ludzi, którzy nie są naszymi gośćmi, bo udostępniamy ten jacuzzi room dla ludzi z zewnątrz. No i jak najbardziej mieści około 10 do 15 osób. Wcześniej można oczywiście skorzystać z restauracji, a później dalej celebrować ten czas, prawda? Super, wobec tego dziękuję Ci serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy, nie odchodźcie jeszcze od telewizorów, bo my zaraz przechodzimy do Pani Kasi, właścicielki hotelu oraz oczywiście szefa kuchni i zobaczymy, co dzisiaj dla nas Pani Kasia przyrządzi. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a już za chwilę powracamy.